Natalia Oreiro podbiła serca widzów rolą w serialu Zbuntowany Anioł. Pardon. Wszystkie kobitki namiętnie go oglądały. Oglądałam Zbuntowanego Anioła, także na pewno będę chciała ją zobaczyć. Lepszej okazji niż Sylwester marzeń nie będzie. Natalia Oreiro przywita nowy rok z TVP2. Cześć, tu Natalia Oreiro. Zapraszam was na Sylwester marzeń. Z dubiką do zakopanego, do zobaczenia. Super, fajna, elegancka i taka zabawna. Największy, najbardziej rozpoznawalny znak Ameryki Południowej i ten znak będzie u nas podczas Sylwestra. No i z tego się powinniśmy cieszyć, no bo chyba każdy będzie tańczył do Cambio Dolor. Cambio Dolor, felicita. Cambio Dolor. Cambio Dolor to jeden z wielu przebojów argentyńskiej gwiazdy. To cały czas jest prężnie działająca artystka, bardzo popularna cały czas w Ameryce Południowej, ale także u nas tutaj w Europie. To jest artystka, która ma największy fanklub w Polsce. Jedną z wiernych fanek jest Ewelina. Ta miłość trwa już te prawie że 20 lat. W domu Eweliny Natalia Oreiro widnieje dosłownie wszędzie. De facto mieszkam z Natalią. Fanka podróżuje za Natalią po całym świecie. Jak pierwszy raz się z nią spotkałam, powiedziała jedno zdanie do pani, że najważniejsze jest mieć marzenia. Ten Sylwester będzie dla Eweliny spełnieniem marzeń. Serce mi stadało. Wybieram się. Gwiazda Latino odwzajemnia miłość swoich fanów. Jest radosna, przy niej to każdy jest uśmiechnięty, wnosi pełną energii w to, co robi. Ej, witajcie! ¿Cómo están? Soy Natalia. Hola, amigos de Polonia. Urodzona w Urugwaju artystka jest kochana na całym świecie. Jej mundialowy hit w tydzień od premiery zdobył rekordową liczbę odsłon w internecie, aż 4 miliony. Twórczość Natalii Oreiro jest szeroka, od musicali po rolę w filmie nominowanym do Oscara Anioł Śmierci. Jej mężem jest argentyński gitarzysta rockowy. Ona zachwyciła się tą rock'n'rollową muzyką i sama chciała spróbować czegoś takiego. Z jednej strony potrafi być taka anielska i romantyczna, a z drugiej wyciągnąć taki rockowy pazur. Jedno jest pewne, ta artystka rozgrzeje widzów w Zakopanem i przed telewizorami. Aleksandra Marciniak, Wiadomości.